Witam pana, panie starosto. Dziś jedna z tych sesji, która jest chyba najbardziej stresująca dla włodarzy. No to rzeczywiście jest trochę tak jakby z maturzystami. Uczą się dobrze, pracują bardzo dobrze, a jednak matura, która w zasadzie nie powinna być zaskoczeniem, jednak powoduje stres. I podobnie jest tutaj. Pracujemy cały czas konsekwentnie, na co dzień, a jednak tutaj dzisiaj jesteśmy szczególnie poddani pod ocenę Rady Powiatu, wszystkich radnych. Niejednogłośnie, ale jednak absolutorium zostało przyznane. Czy jest pan starosta zadowolony? No oczywiście tak, jest to czwarte już absolutorium, niejednogłośnie no, jeden z radnych nie zagłosował, w zasadzie no trudno poszukać takiego uzasadnionego wytłumaczenia, ale tak to jest już. Panie starosto, co tak najbardziej sprawia wam trudność właściwie w zarządzaniu tak dużym terenem? No więc jesteśmy powiatem rozległym, w sensie miejscowości, więc u nas nie ma takich dużych skupisk poza Nowym Dworem i na terenie występuje ponad 300 kilometrów dróg i brak środków na te drogi. To jest taką największą bolączką. Dzisiaj mieszkańcy no, oczekują dostępu do swoich miejscowości, do swoich domostw i to jest to, czego nie jesteśmy w stanie przy naszych finansach zabezpieczyć na właściwym poziomie. A co prawda dużo turystów odwiedza właśnie te tereny. Oczywiście odwiedza pas nadmorski, ale oni przyjeżdżają drogą krajową, drogą wojewódzką czy drogą powiatową do Mierzei, ale to jest tylko to, co nam przynosi dużą satysfakcję. Natomiast te lokalne, takie dla mieszkańców, dostępność ta lokalna, to jest taką główną bolączką.